Witam ponownie, ja jestem Finish, to jest Gothic 2 Noc Kruka Challenge i dzisiaj zapewne wybijemy większość orków panoszących się po górniczej dolinie. Chyba że znajdziemy sobie lepszy cel, kto wie. Powoli wchodzą tematy, co zrobimy potem. Co jak się skończy challenge, pomyślnie oczywiście. Prawdopodobnie może spróbujemy z wami zagrać na jakimś Gothicu Multiplayer albo coś w ten deseń. Jeżeli ktoś coś wie, poleca, to jak najbardziej... Nie wiem, czemu się przestałem. Chwała. Ktoś coś wie, poleca, to jak najbardziej może się pochwalić. I myślę, że wspólnie coś wybierzemy ciekawego. Aha. W drugim rozdziale też wybijasz te orki z górniczej, ale to... Jak ty grasz? Chwała Inosowi. To znaczy... bez moda? Jak w drugim rozdziale wybijasz orki z górniczej doliny? Byś musiał użyć chyba zwoi, bo tak... to ciężko trochę. Dobra, zobaczmy jakie mamy ten... dobra... Dokumenty? A, to tam... Badziew. No, na modzie. O. Tak mi się właśnie wydawało. Tak mi się właśnie wydawało. Dobra. Oczywiście, prawda. Ktoś mnie tu nauczy zręczności. Ale dokładnie tak jak mówisz. Wiesz, mówi się nie chcę już tam słuchać. No to nieźle. Ode mnie tego nie dostawią, to i owo. Tak jakby brakowało mi zmartwychwstania. Wcale nie tak źle. Ej, ty. Czemu nie pracujesz? Ale to odrażające. Zaglądałeś do mojej komnaty? Te paskudne chrząszcze są wszędzie. Nie mam pojęcia, kto mieszkał tam przede mną, ale ja z pewnością nie wrócę do tego chlewa. Nienawidzę tych bestii. Przestań się kretyńsko uśmiechać. Brutus jest OP. Ale bestie. Co? To było oczywiste. Co to było? Teraz się dorwę. Tak powiedział, jakby chciał mnie zabić. Niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. Moment. Nic nie ma, nie? Ale bieda. Tam u góry? Chyba, tam u góry tak wygląda, jakby coś było. To chyba kamienie. Dobra. Padli licho. Powiedzmy, może udało nam się pokonać te bestie. Chrząszczy już nie ma. Możesz wrócić do polerowania swoich imadeł. Czy co tam robiłeś? Jesteś pewien, że nie przeżył żaden z tych potworów? Na pewno. Dobrze więc. Przyjmij to złoto jako dowód mojej wdzięczności. Bo zaraz się rozpłaczę. 150 sztuk złota na zabicie 4 chrząszczy. GG. Ale patrz, jeszcze zwłoki leżą. Nie ma czego plądrować. Nie boisz się? Coś Ej, nam powie? Ty. Wszystko. Jesteś pewien, że. Co? Zmywam się stąd! Ha! Nice joke! O tym po raz pierwszy. Zapomniałem już o tym. Jezus Maria. Nikt nie pyta. Uciekł. Okej, jest dzień. Może w takim razie będzie można pogadać w końcu z jakimś tam paladynem innym niż... Co? Bracia ma... No. Nieważne, to nie są magicy. Na czym polega twoje zadanie? Jestem oficerem strategicznym króla. Aktualnie podlegam wielmożnemu kapitanowi Garondowi. Jesteśmy ostatnimi paladynami na zamku.
Pozostali albo uciekli, albo polegli. Naszym zadaniem jest doprowadzić tę ekspedycję do szczęśliwego końca. I tak też uczynimy. Na Inosa tak uczynimy. Okej. Mam dla ciebie wiadomość. O co chodzi? Twój brat nie żyje. Mój brat? Inos wystawia mnie na ciężką próbę. Mój brat zginął jako jego oddany sługa. RIP. Ta wiadomość przeszyła me serce jak strzała. Jedynie w modlitwie odnajdę siłę. Dobrze. Wróciłem. Nie przypuszczałem, że jeszcze cię tu zobaczę. Szczególnie po tym, co się stało podczas twojej poprzedniej wizyty. W imieniu naszego zakonu bądź pozdrowiony. Ahoj. Być może twoje pojawienie się tutaj to dobry znak. No pewnie, że tak. Potrzebuję więcej. W ciągu kilku ostatnich dni na zachód od zamku pojawiło się wielkie bagno. Jest w tym coś podejrzanego, nie sądzisz? Coś. Czy mogę jakoś pomóc? Wydaje mi się, że uczyniliśmy już wszystko, co było można. Jest jednak pewna sprawa. Mógłbyś się nam przydać poza murami zamku. Planujemy urwać łeb hydrze. Co masz na myśli? Znamy jednego z ich przywódców. Nazywa się Hoszpak. To najbardziej wpływowy szaman wśród orków. A czego oczekujecie ode mnie? Musisz go zabić. To chyba jakiś żart. Jesteś jedyną osobą, której możemy powierzyć tę misję. Wszyscy inni rycerze są nam potrzebni na miejscu. A ja nie. Namiot Hoszpaka znajduje się poza liniami oblężenia. Na klifie na południe stąd. Niemal widać go z naszych okien. Potrzebuję wyposażenia. Niewiele możemy ci zaoferować. Mam tylko to. Masz tylko to? Toż to piękne. Wezmę eliksir zręczności. Niech twe strzały nigdy nie chybiają celu. Ahoj. Proszę. Dziękuję bardzo. Dobrze. Zgładzę Hoszpaka. Miło mi to słyszeć. Namiot Hoszpaka stoi na niewielkim klifie. To niedaleko ścieżki prowadzącej do kopalni. W cieniu wielkiej góry. Jaki? Orków. Okej. Parthival. Jak wygląda sytuacja? Obóz jest otoczony przez orków. Nieźle się okopali. Bardziej alarmujące są jednak ataki smoków. Zniszczyły już cały zewnętrzny pierścień. Kolejny atak smoków przyniesie ze sobą jeszcze dotkliwsze straty. Stratosy. Nikt mnie nigdy nie pytał o zdanie. Czy gorąco się na... Nie można. Czy w międzyczasie zaatakowały was smoki? Na szczęście nie. Na razie mamy spokój. Okej. Okay. Info. I to Bezi? Zawsze działam w... Nie. Ło, co się dzieje? To co mnie tak jakoś... Nie masz akrobatyki? Nie, żebym się śmiał jakoś, ale... Trochę to śmieszne. Mogę pstrykać ile chcę. Dobra, używam alta, żeby nie było. Że niczego się nie nauczyłem. Sam bym na to wpadł. No dobra, nie. Okej. Okay. Nie wiem po co wytrych. Wytrychy też bym mógł posprzedawać i kupić sobie tylko jednego. Moment, tu coś jest. Tu nie było wanny kiedyś? Czegoś tu brakuje. Ale nie wiem czego.
Okej. Żal biedak. Tutaj to trzeba ograbić, bo tu pewnie gdzieś będą jakieś ciekawe rzeczy leżały. Wiem, że ich jeszcze nie widzę. Ale nieważne. Inspekcja. Dodatka. Chyba tu wyjdę na samym końcu. Tak, tam się szło na samym końcu. No co ja robię? Dobra. Tak, już coś podejrzewałem. Ale nie wierzę, że jak ma się tyle zręczności, to można... za darmo. Easy. Tak, obrazy jakie są? O, to jest fajne. Wygląda jakby Gomez kiedyś z harpiami walczył. Teraz nie wiem, czy to jak się szło, czy były te... Oho. Trzymam się od tego z daleka. Znowu jedna z tych głupich bestii. O kurwa. Kto skoczył? Fuck. Wiesz co? Brzmiało to podobnie, ale kto skoczył? Ja nie wiem. Mam nadzieję, że to tylko... Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. O! Ja tu nie wejdę tak łatwo. Ale mamy jakąś notatkę. To nie jest to, to nie jest to. Łucznicy. Ile? Na łuczników też mogę brać przecież. Bo już mam mistrza i 62%. To 4. Chyba jest. Co to było? Jednoręczna. Taka była notatka. To? Trucizna krwiopijców? Cztery zręczności potrzebujemy aż. Nie musisz mi tego mówić. Kurde, ktoś tam skoczył. Ja wiem, że w tej grze dużo osób lubi skakać, ale... przykre trochę to. Zobaczymy, czy ci żyją. Może Garond? Okej, oni nie. Widzi i słyszy się to i owo. Ohoho. Tam mam jakieś bugi. Nie mam czasu na takie rzeczy. Coś jak idę koło tego kucharza. Podejrzewam, że ten u góry skoczył. Wszystko jest możliwe. Tamten, no. Jednego nie ma. Trudno mi w to uwierzyć. Pojawić się problem. Właściwie może być go tylko żarko po głoski. Przecież wiedział o tym wcześniej.
Leciorka. To przecież oczywiste. Nie wiem już, w co. Nie może tak dalej być. Trudno mi w to uwierzyć. Wszystko jest możliwe. W takim razie możemy chyba teraz widzieć to. Okej, tam na dole nie. Tu na górze. Przejście jest w tą stronę, okej. Tu jakiś miód, jakaś skrzynka pewnie do dupy. Jakiś ogół całkiem. Co to takie wszystko pootwierane jest? O, spoko. Klucz do drzwi, o! A moment. Jak jest klucz do drzwi, to do których to może być? Szukamy teraz drzwi, nie? Kluczami do drzwi jest taki problem, że... Chyba, że do strażnicy. O, jest imię Gomez, dobra, to już wiem do których. Akurat się udało, że... Spojrzałem i jej widziałem. A tu? Witajcie, witajcie. Szynkę macie? Macie. Góra wilka? Nieźle. Słyszałem, że tam nic nie ma. Wiesz, mówi się o tym i o tamtym. Jest lekka ryba. Po prostu trzeba czekać. Wytrychy. No po prostu mega. Oj, piorun kulisty. Brzmi dobrze. Znasz już moje zdanie. Słyszę o tym po raz pierwszy. Znasz już moje zdanie. Słyszę o tym po raz pierwszy. Wierzyć we wszystko, co się słyszy. Naprawdę sądzisz? Dziwne. Okej. Tam byliśmy, tu byliśmy. To tu musimy zejść na dół. Nic nie ma. A tu jest strażnica? Ja co powie? Musiałby pojawić się. Jakie jest twoje zadanie? Moje zadanie jest proste. Mam się upewnić, że orkowie trzymają się ponad 10 metrów od bramy. Jeśli będą próbowali wedrzeć się przez bramę, podniosę alarm. I to wszystko. Oko. Bez właściwego klucza nigdy. Można byłoby go pewnie pobić i zdobyć ten klucz. Ale nie wiem, jak na to zareaguje reszta ekipy. Śmiejemy. Tutaj? Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Co, tak ciężko tu wejść? Podejrzewam, że klucza tak łatwo nie znajdę. Okej, spoko. Pokaż mi. O... On też żadnego klucza nie ma przy sobie. A strzały. A łuk? Łuk słaby. Nie wiem, czy już będę mógł się dostać do Gomeza, bo byłem po jakiś klucz. Mam klucz z imieniem Gomez. Taka jest bowiem wola Inosa. I może się uda. Nie zasłużył sobie. Widzisz, już mi lepiej. Przecież nic nowego.
Nie, chyba nie. Tak sobie zwiedzam wszystkie pokoje i okradam. I chyba teraz mi się uda tutaj dojść. Pamiętasz, czy to był szkielet, czy to było w jedynce? No to był chyba szkielet, ale dopiero jak się... wracało. Nigdy nie wiem, jak to działało. Laguje ci? A próbowałeś odświeżyć streama? Okej, dobra. Oko. A, to tylko pomniejszy. Trochę się przestraszyłem, że to będzie szkielet i że nie mam gdzie uciec. Ale na szczęście to tylko pomniejszy i już jest git. A co tam zdobyliśmy? Nic szczególnego. No dobra. Tak czy inaczej, przynajmniej już tu byliśmy i nie trzeba będzie tu przychodzić. No i chyba się teraz zajmiemy tymi orkami cholernymi. Coś mnie tu nauczy zręczności. 10 punktów. Co usłyszałem o smokach. Niestety, gdy próbowałem przemknąć się obok obozowiska orków, bez broni nie mogę opuścić tego miejsca. Zaś miecze oferowane przez tutejsze... Sam by na to nie wpadł. Co dostanę? Nie mogę ci nic zaoferować. Naprawdę? Co jeszcze? Pewno od dawna nie... Orkowie oblegają stolicę. Ostatnią informacją, którą słyszałem, było to, że Nie sądzę, żeby w tej Hej, ty! Przecież wiadomo o tym od dawna. Co? Nic, o czym bym słyszał. Całkowicie się z tobą zgadzam. Ten mi chyba tylko coś. Trudno mi powiedzieć. Mojej grupy? Nie należy. Jeśli wrócę do domu bez trofeum, cała wyprawa nać. Tak dalej być nie może. Niko. Co? Kog? Widziałeś tych żałosnych typków, tu? Sylwio powinien się cieszyć, jeśli uda mu się ujść stąd z... Sylwio był... W zamku? Tak, był tutaj. Porozmawiał z kilkoma osobami. Było dokładnie tak, jak mówisz. Gdzie? Tutejsi paladyni wspominali coś o lodowym smoku na zachodzie. Mówi się, że powinieneś był widzieć błysk w oczach Sylwia, kiedy się o tym dowiedział. Można więc chyba odgadnąć, dokąd polazł. Tak chyba go nie... Co masz na myśli, mówiąc nie lubisz? Nie jest to znajomość, z której byłbym jakoś szczególnie dumny. Sylwio nie ma przyjaciół. Jedynie popleczników pełznących za nim krok krok. To nie dla mnie. Ja pracuję sam. Można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Zrobiłbym to inaczej. Ćwicz, ćwicz. Nauczysz mnie w... Nie. Zręczności. Masz przybyli do nas. Wygląd... Lipa. Rycerz, rycerz. O. Dobrze, że przyszedłeś. Mamy tu istne piekło. Co się stało? Łowcy puszą się w zamku i przechwalają, że potrafią załatwić problem ze smokiem. Powiem ci jednak, że nie wyglądają na takich, co by sobie poradzili choćby ze starym, schorowanym zębaczem.
Coraz więcej z nas zaczyna się poważnie obawiać, czy uda nam się wyjść z tego cało. Czy nie jest was tutaj dwóch na straży? Już nie. Sengrad stał tutaj na blankach, gdy nagle zasnął. Gdy to się stało, jego kusza spadła na dół. Widzieliśmy, jak jeden z orków ją złapał i zniknął w ciemnościach. Ork Stealer. Wtedy Sengrad obudził się i pobiegł w noc, w stronę orkowskiej palisady. Od tamtej pory go nie widziano. Chroni nas i nosie. Chcę się odczuć. Dobra. Zręczność, mistrzu, zręczność. Jak chcesz z łuku strzelać bez zręczności? Tam u góry nie było żadnego kozaka. Kozak. To jest jakiś kozak, ale on jest tylko kozakiem na... Nie, ma same kozaki. No, ho, ho. Tego właśnie nie lubię. O, kolejni orkowie. Nie możecie tu podejść. Aura taranu was ogranicza. Tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma, czego tu nie znajdę. Okej. A ty jaką masz wymówkę? To jest chyba najbardziej upośledzony ork, z jakim miałem do czynienia. Chyba jeden z najbardziej upośledzonych orków. O, dwa strzały. To mi się podoba. Nie ma czego plądrować. Kurde, szamani. O, szamani, to są zwykli. O, chodź. To będę tracił strzały. No, ułóż się. Ej, 300 expa za jednego orka. Ile tu może być orków? Kurde, dużo tego expa i tak potrzebuję. Jakieś... 6000. 6000, czyli... 60 orków? O, idą luje. Uczu. Dobrze, że złoto mają. Bo by się okazało, że nie opłaca się na nie polować. O! Tutaj nawet chyba zwróci się. Za wszystkie strzały. Za wszystkie strzały. No, jakieś kły. Okej, to są zębacze, całkiem przyjemnie.
tym, że ten szaman będzie jednak... Ta palisada mi chyba nic nie da, jeżeli chodzi o szamanów. Ale damy radę. Pięknie. Co on robi? Nie może przejść. Od kiedy? Upośledzone orki. Nie ma czego plądrować. Nic tu nie ma. Okej, wycofajmy. Tam jest też spora partia. A jakby zębasz spadał na hita. I jakbym go chociaż mógł trafić. Naprawdę, może tak. O. Tu nie ma czego plądrować. Okej, okay, on mi uderzył za nic chyba. Za darmo. Bije mnie za darmo. Chyba coś mi z dźwiękiem się dzieje dziwnego. Znaczy, nie, że będzie to coś złego, tylko że coś się dzieje, a nie powinno nic, o. Dobrze, głośniki się odłączyły. Których nie używam, ale... O. Było coś słychać, jakby tu może... Nie no, chyba tam nie. O, dobra, dwóch. Chodźcie. Nie bać się. Tutaj już się wyczyściło miejsce waszej śmierci. Jak najbardziej możecie podejść. No proszę, jaki kolega. Niczego nie ma czego plądrować. Czy ja już jestem blisko tego kapa? Chyba tak. Być może jak będę miał 20 punktów, to... Nie, to będzie chyba jeszcze za mało. Bym musiał mieć chyba jeszcze dwa levele całe. By mieć to, co chcę. Czyli przebić się zręcznością przez ten kapa.
zabijać anioł. Chodź. Kurde, jeden elitarny. No. Komu grozisz tam? Iń. Bestio. Jak to by było, jakbym wyczyścił cały krąg? Też byś się pewnie bali, że orkowie są, ale... Bo jakbym tu wszedł sobie na takie coś... O. No. To spoko. To są jakieś podziemne cyrki. O, tam jest kamienna tablica. No ej, czemu? No dobrze. Cześć, Paradox. Witam, witam. Za jakiś czas się przymierzamy do Gothica Multiplayer, ale jeszcze chyba chwila. Moment, może stąd? Kurwa, te kule przelecą. Ej, mam. Może wezmę śledzia i wezmę sobie większą grupę na siebie. No jak najbardziej, nawet nie myśleliśmy o tym, żebyś nie grał z nami. Chodźcie. Fraki? Dobrze mówię? Fak! Czekaj, muszę się tego skupić. Ale cześć czołem, witam cię. Miło serdecznie. Orków jest tak dużo, że niestety... Trzeba będzie je poupać tutaj, bo to zajmie godzinę, albo nawet 4. Da się normalnie. No właśnie, dobrze, że jesteś. To nawet powiedz mi, czy grałeś kiedyś multiplayer Gothic? Bo może akurat ty grałeś, a my nie na przykład. Znaczy ja grałem, ale tylko troszeczkę. Nic tu nie ma, niczego tu nie znajdę. Ale jak już jesteś, to może akurat trafimy na kogoś, kto grał sporo, albo przynajmniej trochę. I będzie mógł nam coś powiedzieć ciekawego. Dobra, to może zajmijmy się teraz tą grupą orków, bo tam jest daleko już do biegania. Wargi, szaman. Kurde, dostałem. A ty grałeś? Mi się kojarzy, że tam był troszeczkę upośledzony ten system walki, nie? Ale... Niczego tu nie znajdę. Ale nie wiem, kiedy to było i... Znaczy, w sumie nie pamiętam, jak dawno to było i ile się zmieniło może od tego czasu. Znaczy, to mi nie przeszkadza aż tak bardzo. Moment. No.
kurde. Kubany. No. A to może z tej strony. Oho, tą ekipę chcę tam. Wait. Myślałem, że ich zgubię. Boże, to za... To jest poniekąd bugowanie, ale w sumie to tylko przyspieszanie czasu. Bo ja tych orków bym wybijał chyba 6 godzin. Mógłbym poświęcić... Tu nawet są trolle, nie tylko orki. Ej. O. W końcu. Chodź. Tak, 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 wyj. Ty do mnie, ja do ciebie. O kurde. To było dziwne. Ale nie dostałem wcale tak dużo. Nie ma nic czego, nie ma czego tu nie znajdę. Teraz sobie plądruj nic to. Nie ma czego plądrować. Nic tu nie czego ma. Tu nie znajdę. Nie ma czego nic tu nie ma. To chcę wiedzieć o multi? Nie ma czego niczego tu nie znajdę. No tam się nie walczy tak niczego samo jak tutaj, nie? Nic tu nie ma. Tam raczej było nic jakoś tak troszeczkę. Nie ma czego tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Tam było chyba na jakiejś takiej dziwnej zasadzie, że coś tam jakby HP spadało, jak się coś tam robiło. Jakoś to tak dziwnie tam wyglądało. Ale może pamiętasz, jak to wyglądało mniej więcej. Bo ja coś tam grałem chyba z kilka godzin. Tylko tak samemu grałem. A znaczy nie, przez kilka godzin grałem z kimś, a później samemu i później już nie mogłem znaleźć tych osób, jakoś tak mnie... Coś mnie wyrzuciło z tamtego rytmu. W sumie nie wiem, czy nie miałem formata. Coś było. No. Akurat może nie było najlepsze posunięcie, bo mogłem... No ja pierdziule, tyle szamanów. Pytanie, czy tam wszystko robiłeś z instrukcją dokładnie? Bo mogło być coś w instrukcji typu, że zainstaluj coś jeszcze przed tym. Moment, skręt głowy. Ho, ho, ho!
Dobra, może być elita. Nie wiem, jak dla mnie musisz coś sprawdzić, bo tam powinno działać. Ewentualnie sprawdź, czy masz dobrego gotyka w ogóle. Bo to ja nie wiem, czy to nie jest czasami tak, że masz gotyka dwójkę. Trzeba niczego mieć, a mapa jest z gotyka jedynki. Nic tu nie ma. Przynajmniej chyba na jakimś tam było, tak. Kurwa, tu tych szamanów jest od... Dupa. Ale czemu strzelacie? Oho. A mi się zabijają. Oh fuck. Aha, tak, dokładnie. Trzeba wejść na forum i tam coś tam zarejestrować. Jak się zarejestrujesz, tak wejdziesz, to musisz coś tam chyba się zalogować w jakiś sposób. A to nie jest tak, że musi się zalogować i dopiero wtedy mu zniknie ten czarny ekran? Albo może Abdon był? Teraz nie wiem. Ale tam coś faktycznie było z czarnym ekranem. A może źle odpalasz? Bo to może się odpalało przez stronkę? Albo był jakiś patch naprawczy do tego? Mięso dobre jest, gdy się ma co jeść. Dobra. Przynajmniej szamanów bije w miarę normalnie. Bez tarana. Jakby chociaż wybił jednego. Oho, ho, ho. Kurde no. Możliwe no. Moment. Nie chcę kill-offa. Znaczy podejrzewam, że oni tam gdzieś coś piszą o tym, że czarny ekran. Ja chyba nawet nie wiem, czy gdzieś na forum się nie wchodziło i był temat czarny ekran. I tam było trzeba coś właśnie pobrać. Tylko powiem ci, że to nie było takie łatwe, żeby znaleźć ten temat na tym forum. A wpisz może Kyrmir czarny ekran patch albo coś takiego. Mam czarny ekran. No właśnie, nawet się zastanawiam, czy to nie było gdzieś jeszcze obok. Boom. Nic tu nie ma, nie znajdę. Jak ja grałem, to oni chyba to mieli w jakimś takim naprawdę podejrzanym pliku.
gdzieś tam schowane na forum, że to było być zarejestrowanym i w ogóle już znalazłem to chyba dopiero tam gdzieś po 30 minutach szukania. Jakoś nie było to takie jakieś oczywiste tam. Właśnie nie było tego dziwo w tym miejscu, gdzie powinny być wszystkie pliki do pobrania. Ale to było dawno i powinni to chyba zmienić. A tam widzę orka wojownika, już takich orków mam dwóch. Może nie będzie go widzieć. Wiesz, że jak mam tyle zręczności, to mi się strzały nie kończą. To było super. Chodź. Okej, ta kłoda magiczna powoduje, że wszystkie potwory zaczynają biegać wokół. Może wojownika najpierw. Kurde, biegnie już. To było tak dawno. Pewnie jak tam zacznę to robić samemu, to coś bym więcej był w stanie powiedzieć. A tobie Patok się stream może tnie? Bo jeszcze kwestia tego, czy może mi się stream tnie, wy macie problemy przez to. Podejrzewam, że instalował na czystym, bo dopiero przed chwilą zainstalował Gothica. Ale z Kubanem dużo bije nawet. Może nie jest to co chciałem. Nic tu nie ma. Ale musiałbym się gdzieś nauczyć zręczności trochę więcej. Bo tak troszeczkę jest lipa, jeżeli chodzi o jakiś większy damage. Tak ładnie leci i go nie trafiło. W głowę? W dupę mu strzelam i co?
Kurde, on ma 100 razy łatwiej. Tu magią nie trafić, to naprawdę trzeba być ślepym. Ale dostał. Dobrze. Gdzie coraz większe grupki. Znaczy coraz większe może nie, ale... coraz dalej jesteśmy. O, w piździu. Sporo ich. Dobra, zlurujmy w takim razie. O. Kurde. Muszę uważać. Powiem ci, że tak. Jest to niemożliwe. Ale... jeżeli zadowoli cię choćby jakiś inny... inny alkohol, to mam coś... no może malutkiego? Nawet mogę reklamować. W sumie nawet to mogę reklamować. Soplicę orzechową mam. Mi bardzo smakuje. Że piję sobie takie... dalej laguje. A Mr. Echo i masz jakieś problemy... kurwa. Czekaj, dwóm osobom laguje. Czy dzisiaj tylko czyszczenie orków? Nie mam pojęcia, szczerze powiedziawszy. Jak to wyjdzie. Nie ma czego plądrować. Dobrze by było, myślę, wyczyścić tych orków. Nic tu nie ma. Zawsze to można gdzieś umrzeć. Chociaż widzę, że całkiem mi sprawnie idzie, jak na tych gagatków. O. Ja wiem, że orzechową można samą pić. Tylko, że jak ją z kolą rozrobię, to jest jej więcej. Tak bym, to bym szybko ją wydudlił. Tak to mam chociaż dwa razy więcej, ale i tak smak jest bardzo dobry. A tym się nie napiję, więc to nie jest tak, że tutaj... chcę ją wydudlać całą samą, bo to się napije. Nie napije się, więc no... bez różnicy tak naprawdę, naprawdę. Kurde, tu nie ma nic. Tych nie skarnąłem. Dobrze. Okej, okay. Spoko. Dużo cię nie ominie w takim razie. No, spróbujcie, spróbujcie. A właśnie, Patox, powiedz mi tylko jeszcze, czy ci się nie stream? Bo może to jest wina moja. Nie wiem, czy jeszcze jesteś. Aha, czyli to jednak coś niestety po ich stronie jest, no kurde. Dobra.
Na razie, na razie. Co zabiłem? O kurde. Oj. Aha, no to widzisz, git. Właśnie podobno jest jakaś aplikacja, która powoduje, że się niby stream nie tnie. Białko. Jest białko i nawet takie chyba z jajem. No bo nie wiem, z czym to było. Moment, te wargi. Nieprzyjemna sprawa. Może jakbym tutaj je zlurował, to mógłbym je troszeczkę połupać zza ukrycia. No, no. No. Mam nadzieję tylko, że teraz nie spadnę. Ahaha, bieski. Jak się jest człowiekiem, to można skakać. Nie ma czego plądrować. Nic tu nie będę ma. Wduszał klawisz i będzie taki się komar pokazywał na ekranie. Będzie spoko. Też mi się podoba pomysł. Szaman spalił warga. Zrób licznik komarów, no to byłoby naprawdę i ciężkie i przydatne. Bo teraz już tyle, ile tam komarów było, to się nie naliczymy raczej. Ork elita, więcej elit. Kurde, najgorsze jest to, że mało tych elit biorę na siebie. Kurwa, jedna. Jak będę brać po jednej, to za rok zabiję. Chybałem, że nawet tam mnie nie goni. W niektórych odcinkach to chyba więcej komarów zabiję niż potworów. Powiedzenie chyba akurat tutaj jest takie no. Jakby mi się udało gdzieś tu wdrapać. Na jakieś takie miejsce niedostępne dla orków. To byłem w tym namiocie? Nie, nie byłem. Góra trolla, wow. Coś goblina, coś jeszcze? Chyba nie. O, okej, okay. Dobra, też się trzym. O! Naprawdę? Ktoś jeszcze to robi? Wow.
Ale umarł? Nic tu nie ma. Aha. Aha. Z tego co wiem, to akurat Ruski tam bardziej siedzą. Więcej jest Rusków na Gotiku. Oni w sumie wszystko grają, ale... No... Ciekawe, jakbym poszedł do wody. Może nie byłoby lepiej? Korzystałbym z wody, a nie z tego? Tylko co wiem, to oni chyba nie przejdą przez wodę. Albo mi się tak wydaje. Czyli nie udało mu się, ale patrz. Niczego tu wiesz, nie znajdę. To nawet dziwne, bo nie wiedziałem, że ktokolwiek to próbuje. Kurwa mać, no weź się Bezi, ogarnij ty łuczniku. Ty snajperzy przecież, no. Dobrze, mam go. O, o. No proszę. Czyli jednak można. Okej, okay, ja chcę ich wszystkich. W sumie mógłbym użyć deszczu ognia. Użyję jednego, co ty na to? Myślę, że warto. Mam nadzieję, że mi się uda. Ho, ale była rzeźnia! Znaczy wiesz co, ja kastuję go i biegnę dopiero z nim, tak naprawdę. Faktycznie, jakbym się wrąbał między orków i puścił i kastował, to jest masakra. Niczego tu nie znajdę. Nic tu niczego tu nie znajdę. Dostałem chyba jednego strzała, niczego ale to chyba od kuli ognia, z tego co wiem. Teraz nie chcę za daleko odchodzić, bo może coś stracę, jakieś dropy. Ile mają te elity teraz? Po jeden życia. Gorek spotkam jakąś taką na full. O nie! Kurde, niedobrze.
przemyśleć skończył. O tak, go 20 goniło, on kastuje. No to musiałby troszeczkę pokombinować, żeby takie coś zrobić. No to... Tak, wiem, mam ich na hita, tylko że nie chcę... Nie ma czego chcę ich ciała mieć później, żeby sobie trochę popodnosić itemów, bo teraz ja odszedłem za daleko. No i niestety... Nie podniosę tych dropów, co tutaj podropiły. Kilku orków mam praktycznie... O. No. Niczego tu nie znajdę. Paladyn pada na dwa deszcze. O, to nie tak źle. Aha. Nie wiedział o tym, ale tak naprawdę to mógł wejść na jakiś budynek. Bo ty mówisz, że tam gdzie Martin, a czekaj, gdzie stał Martin? Moment, ja sobie tylko przypomnę, gdzie stał Martin. Nic tu nie ma. Martin nie stał... A tam! Ach tam! No to przecież mógł wejść w jakieś takie miejsce, żeby go nie upnęli. Albo odbiec sporo, wykastować i znowu przybiec. No, już tego pamiętam. Się zastanawiałem, mówię, kurde, gdzie był Martin? Ja podniosłem tam tą tabliczkę? Chyba nie. Idę zobaczyć, czy ją podniosłem. Chyba podniosłem. Teraz nie wiem. Tu nie, chyba nie byłem, a tu? Okej, okay, musiałem ją podnieść w takim razie. To taki no, nie wiem czy to było rozsądne tak wjeżdżać deszczem ognia w paladynów generalnie. Sobie tak myślę. No chyba, że liczył, że na pewno nawet... Podniosłem, okej, okay, spoko. Chyba, że liczył naprawdę, że ma ich na strzała, ale... Zostaje mi teraz Orkelita na przykład, którego nie zabiję. A nie chce mi się z nim latać tak daleko. Może bym wszedł do namiotu. I nikt nie obrazi. Okej, okay, mam coś. Coś więcej. Ich czasami się nie da zrozumieć. Ale fajnie, że też próbuję. Podoba mi się. Niczego tu nie znajdę. A wiesz może, czy ktokolwiek, komukolwiek się udało? Nic tu nie ma. Podejrzewam, że ktoś już pewnie zrobił ten challenge. Kiedy zaczął? Czy wcześniej ode mnie, czy później? Ja już o tym myślałem tak od... no... dłuższego czasu. Dużo tu tych orków. Dobra, pójdę chyba sobie w drugą... A może spróbuję wziąć wszystkie? Jeden śledź, starczy? Okej, okay, spoko. Tak, dzięki za info, że takie coś jest w ogóle.
Niech będzie, że ja pierwszy dam radę. Och, skubani. No, ręce, znaczy miecze w ręce. Jedziemy, panowie paladyni. No nie. No dobra, tylu mi chyba wystarczy. Hop, 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 hop. Jakby tak się przebiec po całym pierścieniu. A jakbym tak się przebiegł po całym pierścieniu i wziął wszystkich. No, wiem, że mogłem deszczem. Z tym, że też chcę trochę oszczędzać tego deszczu ognia, bo to jest jednak spell, który może mi pomóc w miejscach, w których ja nie dam rady łukiem. A jeżeli tu ogarniam tym łukiem, to można powiedzieć, że to jest tylko przyspieszenie. No wiadomo, że fajnie byłoby to przyspieszyć i skipnąć ten cały najazd orków na nasze ziemię. Niczego nie znajdować. Nic tu nie ma. Ale zostały mi tylko 3 deszcze. Kurde, białko. Mam. Ale teraz pójdziemy w tą stronę w takim razie. Tam też była tablica blisko dosyć. Mógłbym też zabić Hoszpaka. To taki bardziej... Powiem ci, że jasno dosyć jest. Nie wiem, czy ja mam w monitorze teraz włączone to, że jest jasno, czy... O, tu było ich chyba też dużo. Bo ich zabiłem? Niczego tu nie znajdę. Bo ich zabiłem. No, mamy kamienną tablicę. No. Białko wjeżdża. O, tablica zręczności. Właśnie. Na pewno Marwojek. Mogę być pewien, że mam wszystkie tablice zręczności. No dobra, wszystkie tablice zręczności. W sensie, że wszystkie tablice zręczności plus jeden chyba podniosłem, albo prawie podniosłem. Ale jestem teraz na 100% pewien, że nie podniosłem żadnej tablicy zręczności 2 ani 3. To jest dziwne, bo wydaje mi się, że takie tablice na pewno są w Gothiku. I myślę, że będę mógł później sobie poszukać w necie, gdzie takie tablice są w ogóle. Nie będę musiał wtedy szukać wszystkiego. Ale te dwójki i trójki myślę, że sobie znajdę jakoś. Bo przecież to, że nie mam ani jednej, to albo to jest jakiś fatum pech. Ciemno. Bardzo ciemno. Do zamku. Moment, roślinka. Rolejemy orka? Nie. A się wystraszyłem. Czekaj, on tu biegnie. A po czym on tu jest i teraz wszyscy orkowie tu wjeżdżają. Ale byłby gnój. Cześć, panowie. Co się dzieje? Idź spać. Nie słucha. To nic. Możesz poszukać? No w sumie możesz. Ktoś z nas pewien, tak czy inaczej będzie to znajdzie. Zdają sobie w ogóle sprawy ze swoich grzechów. O, fuck. Pomyślałem, że będę musiał iść z powrotem do...
30 punktów. Wow, zaraz 30 level. Nieźle. Podejrzewam, że jak teraz łupnę w tą zręczność, oj, to będzie się działo. I jeszcze ewentualnie, co byś mógł mi sprawdzić, to czy gdzieś tutaj jest nauczyciel zręczności. Gdziekolwiek. Tu było coś? Dużany mieszek. Dostałem wiadomość na Steamie. Nie wiem, czy ktoś wie, ale nie za bardzo mogę odbierać te wiadomości na Steamie, bo mam na full screenie. A Gothic to nie jest gra, która pozwala na takie rzeczy. Więc niedobrze. Nie przewidziałem takiej możliwości. Człowieku miły ze Steama. Jestem na streamie, a nie na Steamie. Ale kto wie? O kurde. Pociniemy sobie śledzia. Kurde. Wow, ja to chcę. Wszystkich proszę bardzo. W górę ręce. Chcę zobaczyć tą armię, która idzie. I chyba deszcz mógłby tu polecieć. I to bardzo ładny byłby. Fuck. Ale ciężko się ich luruje. Ja cię kręcę. Ho. Nie wiem, co z nimi zrobić. Jest ich tyle, że... O nie! Dobra, strzelamy na oślep. Jest jakiś inny obszarowy atak? Jakoś tak. Jakbym tam przez przypadek wbiegł postacią, martwy na miejscu.
No. Koniec z tobą, bestio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Tylko 8? A, 9. Niczego tu nie znajdę. Nie ma. 10. Nie ma czego tu niczego tu nie znajdę. 11. Nie ma czego plądrować. Nie ma czego plądrować. 12. Nie ma czego plądrować. Już się zagubiłem. Niczego tu nie ma. Coś liczyłem, ale w sumie nie wiem. Niczego tu nie ma. 12. Albo 13 już teraz. 14. Niczego nie ma czego plądrować. Niczego tu nie znajdę. Nie ma czego plądrować. Niczego tu nie znajdę. Nie ma czego nie ma. Niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie znajdę. Nie ma czego plądrować. Wiem, że się jakieś by tam mógł wydostać stamtąd. Dobra. To chyba nam dało troszeczkę expa. Ile brakuje? 1000? Podobno w Górniczej Dolinie, jak mam mapę, to po prawej stronie mam na dole jaskini, w jaskini obok wieży. W jaskini obok wieży, okej. Okay. Aha. A to nie w kamiennej fortecy. Bo tam jest na dole akurat jest sporo wież, jest cała przewalona, Xardasa. Jest... no nie no, kam akurat chyba... Twierdza kamienna to chyba nie. Ciekawe ile zostało. Tam u góry jest hoszpak. Co by powiedział, jakbym wybił mu wszystkich. Jest w końcu wolny. Jestem w końcu wolny, teraz mogę żyć. Czyli chodzi ci o tą... Chodzi ci chyba ten, o... O kamienną fortecę. Ja pomyliłem miejsca. Kamienna forteca jest tam. Tak, chodzi ci o kamienną fortecę w takim razie. Chyba, że o tą krzywą, taką Xardasa, tą taką starą. Kurde, w Jarkendarze może być tego. W Bibliotece Uczonych. Jeżeli tak, to smutno. Głupie uczucia, ktoś do ciebie napisał na Steamie, ale nie odbierzesz. Znaczy nie odpiszesz, bo nie widzisz. A nie możesz sprawdzić, bo musiałbyś wyłączyć Gothica. Ale z drugiej strony... To musi być ktoś, kto... Nie wie, że tu jestem. Umrzej. Za głupi szaman. O. Co jeszcze? Z tymi kulami łupiesz jak ja Ferdynandem. Dobrze, skóry warga. Dziwne. Te skóry, te, tak naprawdę orkowie i wargi to tak naprawdę jakby takie rolnik i owca.
Nie ma nigdzie tablicy zręczności 2? W ogóle? Czy w Jarkendarze nie ma? Ja pierdziule, to jest ich nadal wielu. Śledzik. Trzeba się zatrzymywać, bo ja nie wiem, co oni jakoś tak dziwnie. Wszyscy do więzienia. Bark też nie może wejść? Myślałem, że tylko orkowie się boją. Udało wszystkich zebrać za jednym razem, to byłoby mega. Ale oni się tego... Troszeczkę ciężko się ich łapie. Podejrzewam, że jeszcze mógłbym się śledź skończyć. A wtedy byłoby już kiepsko. Coś nie, chyba śledź nie. Wielu mężnych orków poległo. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. Nie ma czego. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Tak już wszystko. Niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. A jeszcze jeden. Niczego tu nie znajdę. Dobra. No ładnie mamy tego expa teraz. Ci orkowie to jest kopalnia expa. No przy tym zbieraniu. Jeszcze czasami. Nie no tu by się przed. No tu musiałem użyć praktycznie. Ale już tak co jakiś czas faktycznie sobie przypominam i tak klikam. Im dłużej tego, tym bardziej się przyzwyczajałem. No to faktycznie trzeba sobie zmienić całe przyzwyczajenie do Gothica, żeby to ogarnąć. Jak się nauczysz raz, to ciężko później to zmienić. Kurwa, tu jeszcze ich jest.
Oho. To jest fajne. 1-1. To mógłbym spróbować gdzieś na górkę się wdrapać i wyłupać ich z iluś nastu. No. Okej. Nieźle. Nieźle idzie. Nie wiem, która to jest godzina. Jest godzina 22:33, a zaczęliśmy o 21:00. Czyli godzina 30 bijemy tych orków. Niczego nie znajdę. No to tak jak, wydaje mi się, że całkiem nieźle. Patrząc na to, ile leveli wbiliśmy. A tu już chyba ich tak dużo nie było. Nie, żeby mi to przeszkadzało, że ich jest dużo, bo każdy ork to... Kurde, każdy ork to... Jak to było? Nic tu nie ma. No, krócej. O. Wejdę się zobaczyć, jak tam wygląda. Bo i tak tutaj są elitarne, więc coś trzeba będzie wykombinować. Może spróbuję biec dookoła, tak powiedziałeś. No to chyba będzie niemożliwe. O nie, polna bestia. Tylko nie polna bestia. Kąd tyle wargów? Moment, dużo ich mamy. Biorę ich. Jesteście moi. O! Jak zawyli. Nie, teraz się boję deszczu puszczać. To byłby deszcz śmierci raczej. Witamy w grobowcu. Bo każdy świnią jest. Wow. Ten szczytował. Lololo. Jeszcze jeden do kolekcji. O, zobaczymy, czy nie mam jakiegoś zaklęcia ciekawego, obszarowego. Nie wchodź tu, nie wchodź. Nie, moment.
Panie, proszę panów. Gdyby ci elitarni byli troszeczkę słabsi, to mógłbym jakoś inaczej to zrobić. A ty gdzie? Łooo! Prawie mi zamachnął. Ale chyba nie mam jej na strzała. No to byłoby troszeczkę dziwne, jakby paladyna zabił orkelita na strzała. Chociaż... moment, patrząc na jego miecz... chyba 240, nie? Czy ja źle pamiętam? Wymagania... A nie, 120. A nie, w sumie tak, gdzie 240? No to jest wszystko razy pół. Ja coś jakoś dziwnie mówiłem. Chyba nikt nie uciekł, ale chyba... Niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie ma. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Nic 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 tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Nie ma czego tu nie znajdę. Nie chciałbyś może dywaniku z tego, z podwójnej skóry utwardzanej orka? Ewentualnie warga, jak już nie lubisz orków. Też może mi się udało ogarnąć. To coś było chyba. Pewne pierście. Okej, okay. I owca. O kurwa! Jezus Maria, się spełniałem. Ty chuju. Dobra, nie. A wykałaczki z orkowego miecza wojennego? Ja będę mógł później sprawdzić, ile tych orków wybiję, bo przecież mam ich miecze. No to się zdziwiłem z tą owcą. Znaczy... jakby sobie tak przypomnieć, to faktycznie on tam powinien być. To nie jest tak, że go nie powinno tam być. Ale słyszałem owce. Mówię, owca! Wychodzę, ork. Widzi. Mam nadzieję, że tylko jedna. Nie no, owce zostawię. Pewnie ta owca się zamieni i tak w smoka. Nie wiem, czy tu coś na dole jeszcze leżało. W tych spalonych domach pewnie tylko węgiel. Albo i nic. Czy... szczerze powiedziawszy, ja tych orków jak grałem sam, tak fabularnie, tam bez żadnego challenge'a, to ja ich nie wybijałem. Ich było tutaj za dużo i nie chciało mi się i w sumie nie byliby mi do niczego potrzebni, bo wcale takiego dużego levela ja nie potrzebowałem nigdy. Mama mia. W ogóle muszę troszeczkę wyciągnąć tych z peli. Zająć kornic nie. Mieć ożywieńców nie. Deszcz też nie. Goblin jeszcze jest spoko. Teczka. Ja tak się te śledzia. Mam już tylko 62 śledzie. A to jest... aha.
Nie bójcie się, żeście Polakami jesteście. Tak. Dobrze. Nic tu nie ma. Trochę się bałem. Niczego tu nie znajdę. Nie ma czego plądrować. Niczego tu bo nie to jednak nie ma jest... czego plądrować. Jest jednak stres, jak się bije z tyloma wargami na raz. Cholery dziabią pomału troszeczkę, ale jak dziabną, to... Tu gdzieś był chyba jakiś topór, nie? Katowski. Nie, średni orkowy topór. Aha. Ja, że to był katowski jakiś tam. A tu piękni orkowie, którzy umarli od chyba deszczu. W sumie to bardziej może wchodzić, niż wychodzić. Zjemy sobie ciemnych grzybów. Plus 5 many. Chyba, że widzisz te takie ruskieniki. Pychota. No, jak ktoś ogląda, widzi mnie, jak najbardziej zapraszam do opisania na czacie. Wiem, że odcinek jest troszeczkę nudny, gdyż są sami orkowie i muszę ich wybić ze względu na exp. No, ale kiedyś to trzeba zrobić. Nie dosyć, że orkowie to jeszcze wpierdala ciemne grzyby. Właśnie wiedziałem, że ktoś coś napisze. W stylu... Kurwa... Ile można czekać na twoje HP, żeby było na pełni? Pamiętajcie, kto je grzyby, ten jest... Nie wiem, grzybem. Ale zostawię sobie kilka grzybów. Dobra. Okej, teraz wiem, że potrzebuję 50. Mam więcej many o 10. Opłacało się. O nie! Ty pomiocie demona! Giń! Jesteś tym, czym jest. No, jestem tym, co jem, ale... Nic nie zrobię, no. Dzisiaj grzybem, jutro smażonym mięsem. I jeszcze jedna bestia mniej. No, przez te ciemne mięso kopacza to zjadłem szczaw królewski przez przypadek. To był dopiero kill. Jeszcze jeden elitarny ork. Lagi? Fuck. Fuck. Apka reset, da radę. Ja spróbuję zabić chrząszcze w tym czasie. Niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie znajdę. Nie, ale z drugiej strony fajnie będzie wybić tych wszystkich orków. No okej, leć, zrób reseta. Zrobimy jednego orka elitarnego, tak. Być, jesteś. Tego orka już nie będę podprowadzać tak daleko.
Mam nadzieję, że go trafię. Okej, super. Koń się. Kurwa. Szczerze, uciekałbym. Jakby podszedł jeszcze kilka kroków, chyba bym uciekał. Nie ma czego plądrować. Był pewien strażnik, który chronił ziela. Sytuacja mogła wyglądać podobnie. O nie, polne bestie. I to na polu. Fuck. To umrzemy. No chodź, potestuję na tobie miecz. O kurde. Kiepsko. Motka snajper? O. Za co dostałem snajpera? Nic tu nie ma. Jak ja bym miał... Nie trafiłem. Jak coś. Jak ja bym miał łuk. Nie trafiłem. To coś tu lata takiego małego. Skubaństwo, to jest gorsze niż te duże, bo przynajmniej to duże da się zobaczyć i łupnąć. O nie. Yeah. Na pewno zostało jeszcze tych dwóch orków. Nic tu nie więcej. Ma. Jeszcze jest jeden wojownik. O dziwo się, żeś schował. Jak twych kolegów wybijałem. Ale jest chyba sam. O, celność już jest w porządku. Nie wiem, czy to gdzieś na dole nie ma jakiś zwłok. Zwłoki. No w sumie... Nigdy za bardzo nie zwiedzałem tego terenu, szczerze powiedziawszy. Jezus Maria. Widzę, że gra sama chyba nie planowała zbyt wiele co do tego miejsca. Pewnie stwierdziła, że... niewielu osobom będzie chciało się to robić. Kurde, jeszcze elitarny. Dobra, no zrobię go inaczej. Znaczy normalnie. Chyba go zgubiłem. Nie wiem, czemu celuję do skazańców. Dobra, wezmę te skóry. Yeah! To powiem ci, Mr. Rekoj, że wybiliśmy
chyba 80% orków, jak nie 90. No tak, może pewnie jest... Nie, no myślę, że jest o 90% orków już chyba umarło. Zostały same takie jakieś dobitki tutaj. No chyba, że jeszcze 10 gdzieś są, ale nie, czekaj, gdzie one nie... No jeszcze Horszpag jest. Może na DSR. Tutaj tych dwóch. Ten jeden elitarny i tam chyba jeszcze na pewno jest dwóch. A pokażę ci, ile broni mamy. 34, 56, 26, 14. No i może tego, może kilku orków było z jakiegoś innego miejsca, ale... O kurde. Kubany. Chodź, chodź, Decybel. Już mi się nie chce ich podprowadzać pod ten taran. Chyba zabiję, wow, zabiłem. Trzy strzały celne, to jest po prostu coś pięknego. Ale zobaczcie, ile mam punktów, 40 punktów. Jak ja pójdę teraz się nauczyć zręczności... Oj, tych orków będę karać. Może nawet jaszczurów, jaszczuro ludzi będę już karać. Jako, że jestem łucznikiem, zachowajmy zawsze bezpieczną odległość, jeżeli celujecie do orków, gdyż iż w pojedynku wręcz mogą być słabsi, ale... Ale my też jesteśmy słabsi. No chodź. Niech chociaż tak ze dwa strzały wejdą, to... O. O, pan już umiera. Panu dziękujemy. Świetnie się pan spisał, ale... Nie było alta? Nie było. Potwierdzam. Świetnie. Żeby nie było, że wszystkich orków wybiłem na taranie. Jest! Jest kolejny poziom! O, to jest kurde niesamowite, tu chyba wbiliśmy... 5 leveli wbiliśmy na tych pierdzielonych orkach. Całą palisadę orkową. O nie, to nie jest cała, bo tam jeszcze są. Ja pierdziule, ile jest tych orków. Ta gra nasrała ich więcej niż... Nieważne. Ale więcej. 5 leveli na orkach. To jeszcze nie jest koniec. Nie ma czego plądrować. On gdzieś mówi, że kuszę zgubił, ale to chyba pewnie tam dalej. Nie ma czego plądrować. Jeden? Oj, smutny twój los jest, jeżeli jesteś samotny. Samotny ork. Samotny ork i ich troje. Łupajmy! O nie! Ale dziwnie. Chowajmy się za tym. O, coś czułem, że coś mi się strzała zepsuła. Się czasami te strzały klinują jak w pistolecie maszynowym. Dobra, wcelujmy w tego i dostanie ten z tyłu. Pięknie. I ten też powinien umrzeć. Dobra, zabiję go już. Okej, dobra. Padł zanim doleciał. Nie ma czego, nie ma, tu nie znajdę.
Nie ma czego plądrować. No, myślę, że status elitarnego wybijacza orków już chyba mam. Powinien mieć taki status Ork Destroyer. Bogato. Bogato. Orkowie wiedzą, jak się szanować w tych skrzyniach. Co ja słyszę? Toż to piekielne bestie. Oj, tam jakiś potion. Czekaj, niedaleko zamku? Miejsce otoczone magią. Podejrzewam, że to bariera. Nie ma. Niczego tu nie znajdę. Nie, żartuję, wiem, że mówicie o modzie. Chorszpaka też trzeba wybić w takim razie. Zrobimy questa zrobimy jakiegoś. Dawno nie robiliśmy questów. Czyli tak, wybicie tego pierścienia od orków zajęły nam jakieś 2 godziny równe. O, tam były już jakieś duperelki inne. Tu bym mógł wejść, ale tam nie chcę. Boję się. Kto wie, czy spadnę. Wolę iść ścieżką, którą na pewno nie spadnę. A takie też są. Zastanawiam się tylko, czy tu coś jeszcze było na ziemi. O. Jakoś tak obiednie, ale... Wezmę. Zaopiekuję się twoją bronią. Ciekawe, ilu orków jest u góry? Podejrzewam, że teraz jest ich pewnie sporo. Chociaż nie. No tu nie ma ulumolu, nie? Nie było. Oho! Grubo! Skoro tak do mnie strzelacie. Ja też nie zamierzam was oszczędzać. Okej. Ten dźwięk przestrzenny czasami może mnie zgubić.
Słyszałem, jakby było od boku, a to było od przodu. Z tego co ja wiem, to chyba z Hoszpakiem dało się rozmawiać. A nie, tam był później Urszak. Myślałem, że ta strzała tak podjedzie do niego, podjedzie i tak... Moment, jeszcze jeden wojownik, no jary. No jednak pod górę to tutaj nie da się tak łatwo. Bronisz się. Nawet się nie bronisz. Miał być dwóch. Ten jeden się za szybko poddał jak dla mnie. No, skubany. Ale tu już chyba został jeden. Halo, halo. Ty? Roman. Nie? Gdzie on uciekł? Tu bez złapa... O nie... Chociaż... Moment, moment, moment! Kto wie, czy nie ma tam jakiegoś lepszego spela? Ten skubany... No, 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 łupaj, łupaj! Ile ci... No, 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 no. Co jeszcze? To ma przyzwanie jakieś? O, ha, ha, ha. No nie. Taran, taran, taran. Hoszpak umarł. Nie ma żadnego amuletu, że to jest Hoszpak. Żadnego dowodu, żadnego języka odpornego na ogień, plus 1000, żeby mnie smoki nie zabiły już nigdy. Ustrzelę Garonda. Czekaj, gdzie jest Garond? Tam. Kurde, ten błękitny belt jak poleciał, to faktycznie mógł się zatrzymać u nich w domu. Co, ja to wszystko zabrałem? No, bo tu nic nie było. Tu jest ta skalna półka. I już widzę smoka, ale smoka nie zrobię. Ponieważ zręczności mi brakuje. O, miecz Ferosa. Zgubił go u Hoszpaka w domu. To ciekawe, gdzie jest jeszcze ta kusza. Ej, a chwila, a gdzie była kusza? Pamiętacie może, gdzie była kusza? Kusza była gdzieś tam. Jeżeli tam, to troszeczkę gorzej niż źle. Muszę też przetestować, czy te orki faktycznie nie przejdą przez wodę w ogóle. Czy się zatrzymają. Jak dla mnie przejdą.
To był jakiś fake. Tak czy inaczej, kto w wodzie siedzi, ten za dobrze nie walczy. Gdzie mogłaby być ta kusza jego pierdzielona? O kurde, dobra, wiemy. Ja nie chcę już tutaj iść. Chcę się wrócić, spokojnie. Orkowie. Ale bez paniki. Żegnam. Jest noc, trzeba się wyspać. Jeść trochę mięsa. Może najpierw zjemy mięsa, później się wyśpimy. Kurde, po tylu orkach to... Może jakiś ser żółty. Ja pierdolę, tyle sera. W ogóle, tak naprawdę to nie ma co z kim wypić. To z tobą mam zje... O, jesz ser, dobra, jesteś moim ziomem. Zrobiłbym to inaczej. Przecież on wiedział już o tym wcześniej. Mnie to już nic nie dziwi. Jeżeli on sam tego nie widzi, to nie mogę mu pomóc. Dzięki, ziomie serowy. A czekaj, to za ten ser... Pokaż, jaki to mam miecz. Tak mi się właśnie Serosa. Mistrzuj, jesteś serowym mistrzem. Masz ten miecz. Znalazłem twój miecz. Dzięki. Jestem twoim dłużnikiem. No nie, spoko. W zamian pokażę ci kilka sztuczek, dzięki którym będziesz mógł lepiej wykorzystać swą siłę i zręczność podczas pojedynku. Okej. Nie wiem, czy można być tego... Chwila, brać to, czy jeszcze wstrzymać się? Chyba się wstrzymać, nie? To on będzie mi pokazywał, jak używać zręczności lepiej. Czyli idę po tą tabliczkę koło wieży. No ale to nie jest wieża, to jest... Nieprzyjemna sprawa. To nie jest wieża, to jest chyba kamienna twierdza. Tam, gdzie jest kamienny smok. Marwojek. To rzeczywiście prawda. Bo jeżeli mówimy teraz o... Ja się tam postacią spróbuję nakierować. Nie. To było oczywiste od dawna. Nie sądzę, żeby w tej sprawie... Jak mówisz o tym, co mam teraz na mniej więcej na wprost z mojej strzałki... Nie, to za mocno. No dobra, to jeżeli ci o to chodzisz tą w prawym gór... Czekaj, ty mówiłeś w prawym dolnym rogu, czy w lewym dolnym rogu? Mówiłeś w prawym dolnym rogu, nie? To tam jest tego, tam są ogary i tam jest w ogóle kaszana. Tam jest taki gnój, że tam nie przejdę tak łatwo. Chyba, że chodzi ci o inną wieżę. Potrzebuję jeszcze więcej kłopotów. Do Xardasa można iść, ale pójść tam... Prawy dolny, no to jest kamienna twierdza. A tam jest smok... kamienny. Ja tam kiedyś pójdę, ale... Ale nie, te, nie, 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 nie teraz. Na pewno nie. Przecież wiadomo o tym od dawna. Cześć, Paweł. Do it. Ja wiem, że jest tablica trójka. Ta. Co się dzieje? Chwała Inosowi. Chwała. Wiem, że jest tablica trójka, ale ja mam 50 punktów do rozdania i musiałbym je gdzieś rozdać, ale nie wiem gdzie w sumie. Skąd ty to masz? Nie wiem, czy Diego nie wrócił z powrotem do Górniczej Doliny i nie jest gdzieś tam w miejscu spotkania. Nie, on jest w mieście. A może pójdę do miasta? Nie, bo tam są... Teraz w mieście chyba w tym, w kolejnicy są chyba orkowie też, nie? Ci tam elitarni, specjalni zabójcy mistrzów ognia świata, którzy mnie zmiotą, że tak powiem. Nie wiem, jaki tam im jeszcze przydomek mogę dać. Nieprzyjemna sprawa. Nieprzyjemna sprawa. Ale mam torbę Diego. Dobra, to może coś jeszcze zrobiłem. Poszpak. Dlaczego z tobą dzisiaj nie zagrałem? Nie było mi o tej porze. Ale chyba w Górniczej Dolinie mnie chyba nikt nie nauczy. Miejsce spotkania...
Nauka w zamku. Chyba nikt. Chyba w Górniczej Dolinie nie ma takiej osoby. Ale przekażmy wiadomość o tym, że nie żyje Hoszpak. Hoszpak nie żyje. Wspaniale! To powinno zasiać zamęt wśród orków. Jakich orków? Że mimo wszystko jest jeszcze dla nas nadzieja. Ale orków już nie ma. Mam nadzieję, że to wydarzenie pozwoli nam nadrobić straty ostatniego tygodnia. Ja wam zrobiłem... Nadrobiłem wam straty z ostatniego roku. Takżeście spali tutaj, a ja sobie wybiłem wszystkich orków. Idźcie się przewietrzyć, a nie siedzicie tu w tych zakutych łbach i się patrzycie na mnie, jakbym to ja wam rozdawał jakieś pieniądze. Ja ci dam pieniądze? Żadna tajemnica. To żadna tajemnica, no. A gadaj sobie z nim tam. Naprawdę tak myślisz? Myślę. Tego jest czy... więcej. Na szczęście. Okej, okay, nadal był spokój. A tu mi się coś gra buguje, o dziwo. Dobra, idźmy sobie stąd. Może że jedynie przeczekasz. Co, nikt mnie tu nie może nauczyć zręczności. Wszystko. Tak, ale... Kiski grają mi marsza. Garont znowu kazał zmniejszyć racje żywnościowe. Jeśli szybko nie dostanę czegoś porządnego do zjedzenia, chyba odgryzę Garondowi jego tłustą dupę. Ode mnie tego nie dostał. Wszystko jest możliwe. A, nieźle. Nie sądzę, żeby coś się... Może coś ci przyniosę. Oszalałeś? Na pewno nie tutaj. Jeśli ktoś zauważy, że mam jedzenie, zaraz otoczą mnie dziesiątki nowych przyjaciół, jeśli wiesz, co mam na myśli. Znajdziesz mnie w świątyni maga, kiedy nikogo już tam nie będzie. O tej porze w świątyni prawie nikogo nie ma. Zaczekam tam. Tylko nie przynieś mi suchego chleba albo jakiegoś ochu... Przecież wiedział o tym wcześniej. Okej. Przez to będzie jeszcze więcej kłopotów. Przecież którzy nie. Dajmy mu coś zajebistego. No i teraz co ja mam zrobić? Słyszę o tym po raz pierwszy. Muszę chyba iść stąd. Chyba że na smoki. Masz jakie. Przybyli do nas. No. Dobrze. W takim razie my musimy się chyba przespać. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Czego nowego? Nie sądzę, żeby w tej sprawie coś się zmieniło. Mam do wyboru. Albo szukać Sylwia i tych innych tam paszczurów. Chwała Inosowi. Nie no, chyba muszę iść najpierw do, z powrotem. I najpierw się... Moment. W którym ja jestem w rozdziale i co... Kiedy się pojawi nowy rozdział? Czy teraz nowy rozdział... Jestem chyba w czwartym rozdziale? Jestem chyba w czwartym rozdziale. Kiedy się robi piąty rozdział? Jak ja wrócę teraz do... Do Corinis? Rwojek, dałbyś radę sprawdzić? Czwarty rozdział... Aha! I teraz mogę iść. Mnie i tak nikt nie słucha. Sam by na to nie wpadł. Czyli jak nie zabiję smoków, to mogę iść i tam będzie jeszcze normalnie, czysto w miarę. Kurde, nie chciałem do rana. Chwała Inosowi. Ten do nocy. No, Battlefield z początku jest trudny, faktycznie. O, to przejdę się, żeby się nauczyć zręczności sporo. O kurde, ale biało. No i uciekło. Tyle białka. Jesteś! A więc o co chodzi? Przyniosłeś mi coś do jedzenia? Nie. Kiełbasa, ser, szynka, mięso, zupę. Kawałek kiełbasy? Pewnie. Daj to tutaj.
Masz coś jeszcze? A co powiesz na kawał soczystego sera? Pewnie. Daj to. Mógłbym ci dać tę szynkę. Pewnie. Daj to. Kawałek mięsa? Pewnie. Daj. Zjadłbyś trochę dobrej zupy, prawda? Tak, jeszcze, jeszcze. Zjadłbyś... Tak, jeszcze, jeszcze. Nie wiem, ile mam mu tego dawać. Jeszcze opłaca się mu dawać więcej? Mógłbym ci dać... Tak, jeszcze, jeszcze. A co... Tak, jeszcze, jeszcze. A co powiesz na... Dość, dość! To wystarczy na jakiś czas. Proszę, weź moje złoto. I tak mi się tutaj do niczego nie przyda. Lepiej już pójdę, zanim ktoś nas zobaczy. Ohoho! Nie. A widzieliście, jednak trzeba było dłużej. Też myślałem, że z każdego po jednym. A on sam zrezygnował. I dał mi tyle złota. Wow. Dobra, czy jeszcze jakieś questy to zostały? Nie. Zguba w ciemności, amulet, łowcy smoków. No nie wiem, czy iść na smoki, czy iść do... Mam... Chwała Inosowi! Chwała, żarciu. Dostał sera, to od razu się ogarnął. Ten się obudzi. A ja idę spać, nara. Co się dzieje, troll? Dobra, idziemy z powrotem. Mam nadzieję, że nie będzie rozdziału kolejnego. Okej, okay, nieźle. Czy będzie dzisiaj WOT? Chyba nie. Chyba nie, bo jest 23.19. A może... Wiesz co, ciężko mi to powiedzieć teraz. Tych orków powybijałem, tamtych też. Do miasta idziemy. Moment, ciekawe jakie jest dla niego maksimum w ogóle. Teraz musimy dobić zręczność do... Hej! O... Naprawdę sądzisz? Dlaczego nie poluję? To nie moja działka. Tak... Nie, nie. Świeże mordo. Ucz mnie. Ode mnie nie. Raz... Dwa? Nie potrafię niczego zatrzymać. Już. Zawsze to powtarzałam. Hej, ty! Nie, jeszcze raz. Ucz. I teraz za pięć. Nie potrafię niczego zatrzymać dla siebie. Lepiej by było. Wymagasz ode mnie więcej, niż mogę cię nauczyć. Ktoś musi pracować. Uff. Już. Ej, to kurde, teraz... Diego. Diegusiu. Chodź do mnie. Ja ci dam torbę, pieniądze, wszystko ci pomogę, ja ci tam ogarnę dom. Nie bój się. Tylko zręczności mnie naucz. Nie mówili co innego. Znalazłem twoje złoto. Świetnie. Nie wiem, czym pokaż. Denerwuje. Świetnie. Gerbrand może się zacząć pakować. Słuchaj, muszę się teraz... Chcę, żebyś zaniósł ten list. Przekaż mu moje... Możemy jedynie przeczekać. Nie wiem, czy przeczytałeś ten list? Ale w końcu ty, dupku, dostaniesz ten swój list i pójdziesz stąd. Już mnie tak wkurzałeś.
Moment, moment. Okej. Diego przysyła pozdrowienia. Co? Kto? Jaki Diego? Co za Diego? I chciał, żebym przekazał ci ten list. To niemożliwe. Nie, już po mnie. Czy jest w mieście? Kto? Diego oczywiście. Tak, wkrótce mamy się tu spotkać. Zatem to koniec. Wszystko stracone. Nie mam czasu. Muszę się stąd wynosić i to szybko. Jeśli mnie tu znajdzie, jestem skończony. Coś nowego? O co chodzi? Kpisz ze mnie? Ty i ten twój koleżka Diego narobiliście już... Zostaw mnie! To do Diego mnie nauczy. Mam nadzieję, że za chwilę. No popatrz, już mi lepiej. Nie wiem już, w co wierzyć. Jakie spotkanie kozackie, a nawet się ustawiłem w dobrym miejscu, żeby ich widzieć. Przecież wiedział o tym wcześniej. Dobra, może się ubierzmy jakoś inaczej. Ile można chodzić w tym... Przyszło mi to do głowy. Okej. Nie, no tak, taka ta zbroja, taka no, całkiem, ale... Dostarczyłem twój list. Świetnie! I jak zareagował Gerland? Wydawał się bardzo przestraszony i natychmiast zniknął. No, ja myślę. Obawiam się, że najpierw muszę poświęcić trochę czasu na urządzenie mojego nowego domu. Jeśli dobrze pamiętam, Gerbrand ma fatalny gust. A więc dom jest twój? Tak, od piwnicy aż po strych, z całym wyposażeniem. Nowka funka. Po spędzeniu tylu lat w niezbyt komfortowych więziennych warunkach, zamierzam wreszcie wyspać się porządnie na miękkim łóżku. A na śniadanie będzie kawał prawdziwego mięsa i dobre wino. Nieźle to sobie zaplanowałeś, co? Żebyś wiedział! Jak tego dokonałeś? Myślisz, że Gerbrand doszedł do swojej fortuny w ciągu wielu lat uczciwej pracy? Oczywiście, on sam nie maczał palców w szczególnie śliskich sprawach. Miał do tego specjalnego pomocnika. Siłą rzeczy poznawałem szczegóły jego brudnych machlojek, aż postanowił pozbyć się mnie na dobre. Za dużo wiedziałem. Nigdy mi o tym nie mówiłeś. Nigdy mnie o to nie pytałeś. Standardowa odpowiedź. Co się stało z Gerbrandem? Zbyt długo cieszył się życiem w luksusie. Mieszkał sobie tutaj, opływając w dostatki, podczas gdy ja zażerałem się gulaszem z chrząszczy. Ej, gulasz z chrząszczy był spoko. Ale jego noga Białko. Nigdy więcej nie postanie w Korinis. Już ja się o to postaram. Jeśli koniecznie chcesz go znaleźć, popytaj w okolicach przystani. A co z moją działką? Widzę, że jednak nie zapomniałeś wszystkiego, czego ci nauczyłem. Ale masz rację. Bez ciebie nigdy by mi się nie udało. Oto twoja część. Możesz mnie czegoś nauczyć? Jasne. Daj znać, jak będziesz gotowy. Naucz mnie czegoś. Mogę popracować trochę nad twoją zręcznością. O, jest to! Zręczne rączki. Zręczne paluszki. Jeszcze tylko spojrzę na moją zręczność, jak wygląda. 89. Dobra, to mam dawać sobie plus 5. No. Mogę... Dobrze. Opracujmy. I teraz ból, zawał serca. Aż 20 za jeden. Już jesteś pan. Tak, trzymać, dzięki. Ile jeszcze możemy? Wow. 5 punktów. Chyba będzie setka. Naucz mnie, że... Mogę popracować trochę nad twoją zręcznością. Będzie setka? Wróć
Okej. Okay. Już jesteś. Czy jestem mistrzem zręczności? Czyli co, jak mówisz, że jak mam 100, to już mnie nikt niczego nie nauczy? No dobra, a ktoś więcej jeszcze? Może ta od bandytów? Czy to już jest koniec i mam łykać wszystko, co się da? Coś mi się wydaje, że za szybko. I na pewno... I na pewno się nie pomyliłeś? Przecież to jest mało. Ja będę potrzebować około 160 chyba na łuk smoczy. Ja mam dopiero 130. A to jest Gothic 2 czy Gothic 2 Noc Kruka? Ja nie, właśnie nie mogę sprawdzić. RIP. Okej, okay, Gorn się teraz sam wykupił. Tylko Inos wie, co jest dobre, a co złe. Hej, ty! Mogę nauczyć cię specjalnych metod treningowych, dzięki którym wzrośnie twoja biegłość w posługiwaniu się różnymi... Chcę być... Aż siła, dzięki, kolego. Dobra. Ciągle to samo. Bo jesteś pewien, tylko że to nie jest pomyłka i że to... Nie do tego, nie... To nie masz na myśli tylko Gothica 2, nie? Bo w Nocy Kruka może być inny limit. Pokaż, musisz mi... To było oczywiste. Mogę wziąć te jabłka. To niedobrze. No ja zjadłem te wszystkie jabłka. Trudno mi w to uwierzyć. Nie mam ich dużo. To rzeczywiście prawda. Ale możemy iść sprzedać skóry Bosporowi. A ten znowu... A ja znowu to samo? Mam dla ciebie kilka skór. Ile? Owcze skóry? Chyba nie zatłukłeś jakiemuś wieśniakowi jego owiec, co? No gdzie? Nawet bym o tym nie pomyślał. Wilcza skóra! Nieźle! Skóra warga? 10? Te bestie są niebezpieczne. A co 44, to za wow. skóra? Zdarłem ją z trolla. Co? To jest warte małą fortunę. Dobra robota. Przyjdź do mnie, jak będziesz miał następne. Pokaż mi. Możemy jedynie przeczekać. Zobacz, smoczy łuk. 160. Ej, tu jest jakiś jeszcze inny. Łuk wojenny, 150. Wow. I kościany 120. Kościany przecież... Ja nie mam kościanego. I co, i teraz brakuje mi tak na stek. Dobra, to może byśmy zakończyli ten odcinek. Ja jeszcze sobie posprawdzam jakieś tam informacje i tego. Upewnię się, czy Marwojek nie kłamie. Marwojek na pewno kłamie. Nie, ale tak czy inaczej chyba byśmy mogli skończyć. W sumie jeszcze bym mógł coś innego porobić ważnego. Czy coś się w końcu zmieni? Nie trzeba mi więcej kłopotów. Bo tak trochę głupio, bo nawet łuku nie założę kościanego i takich innych. To tylko gadanie. Nie sądzę, żeby coś... Mógłbym sobie kupić, mam 11 tysięcy. Ale z drugiej strony będę 10 tysięcy zużywał... Nie no, z 5 tysięcy na broń jednoręczną. Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Posłuchał niewłaściwie. Nie no... No bo to jest dziwne. Nie sądzę, żeby coś się... O, patrz tego. Brian, łucznik Okober.
Jedyny, ale co naprawdę? Tylko stówka max? Ta gra oszukuje. Ja wiem, że jeszcze eliksiry. Ale to już tylko eliksiry. O, pięknie. Właśnie, trzeba wbić w takim razie jeszcze jeden level. Udać się do Sagity w takim razie i to będzie już takim... Nie, jeżeli to jest koniec... Jak ja mam wbić? 103... Nie no, 30 ze zręczności to może jest ok jeszcze. Bo właśnie, bo ktoś mi mówił, że maksymalny ten... Ale właśnie, bo ktoś mi mówił, że jeszcze będziesz mógł sporo się nauczyć za 5 punktów nauki. Dobra, to w takim razie przerwiemy sobie już tego challenge'a na dzisiaj. Mamy sporo, ja sobie jeszcze też się upewnię, tak na wszelki wypadek, już tam pomijając to, czy... swej mądrości. Czy mnie oszukujesz, czy nie? Wiem, że mnie nie oszukujesz, tylko ewentualnie jak coś, to może nie jesteś pewien. Nie, wydaje mi się, że nauczyciel, bo ja grałem raz z łucznikiem, wydaje mi się, że troszeczkę było tego więcej. No ale pokaż, może się też mylę. Może tyle miałem z tego, właśnie z potionów różnych. Możemy się przejść faktycznie, popatrzeć, czy nie ma jakichś potionów ciekawych. Pokaż. Ziele. Sama Sagita na pewno będzie miała jakieś tam ziele. 20 punktów nauki? O kurde, dwa levele. Zirys. Max. Wyciąg do Maxmany. Nie jest nam potrzebny. Śmierć odżywieńca. Tanie są. Podejrzewam, że ja tych ożywieńców i tak będę już teraz miotł. To nic. Bryłę lodu też możemy zabrać. A, lodowa fala. Kula ognia. I wiele innych rzeczy. Chociaż kupowanie tych zwojów nie jest wcale głupie. Pokaż. Pokaż. Wybierz. Masz największą biedę w mieście. Ja myślę, że... Czy... Tak, Ile? Dla ciebie za... Opowiedz mi o przyszłości. Dobrze, synu wiedzy. Teraz wejdę w trans. Czy jesteś gotowy? Miejsce wiedzy, obcy kraj, ciemne miejsce daleko stąd, dzielni towarzysze, ach, sam dokonasz wyboru, ach, świątynia stoi samotnie w królestwie Adanosa. Ukryta we mgle. To chyba nie jest Jarkendar. To wszystko. Nie widzę nic więcej. Czy tamta świątynia była ukryta? Może tak. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Na rozkaz wielmożnego lorda Hagena ogłasza się, co następuje. Pogłoski o pojawieniu się smoków w górniczej dolinie są nieprawdziwe. Plotki te rozsiewane są przez wroga, który w ten sposób pragnie zasiać strach i trwogę w sercach dzielnego ludu Myrtany. Aby oficjalnie zweryfikować i zdementować owe pogłoski, oddział dzielnych paladynów wraz z przewodnikiem został wysłany do Górniczej Doliny. Tak? Oddział paladynów został wysłany? Przewodnikiem? Z kim czym? Ale gniew Beliara był tak wielki. A ty coś mi powiesz? Właśnie, tylko się zastanawiałem, czy dwór Izgorad był w tym, w świątyni Adanosa. Czy w sensie w
krainie Danosa, czy jak on tam powiedział, to... Nie wiem. Nie wiem w sumie, o co mu chodziło do końca. Czy wiem, ale... Dobra. Jeszcze tu jakiś quest. Łowcy smoków, polowanie jest bezczęszczone kapliczki. No nie wiem, co z tymi kapliczkami. Gdzieś musiałem pominąć jedną. Słoneczne aloes, to jak pójdziemy do Sagity. Czyli dwa levele trzeba wbić jeszcze. Sporo. Ale tam jeszcze było trochę tych orków. Dobra. W takim razie... Jak to się robiło? Sam by na to nie wpadł. Głupio, bo to się nie da tak zrobić. Niech będzie tak. Nie można wierzyć we wszystko. W takim razie żegnamy się dzisiaj z Gotikiem, mając tonę zręczności. I myślę, że już jutro możemy prawdopodobnie polować na smoki. Nie wiem, czy na pewno, ale jest taka szansa przy tej zręczności. Ewentualnie postaramy się jakoś bić doświadczenie, żeby mieć już tą Sagitę nauczoną. I żeby można było zrobić sobie potiony. Dobra, tak więc Bezzy i ja żegnamy się z wami. To jest challenge nadal aktualny i do zobaczenia.